A w dzisiejszym filmie taki amerykański kocur Dodge Charger Hellcat z 2018 roku. Merry Christmas! I dzisiaj razem z Jackiem i Przemkiem przedstawimy wam, co tutaj się na skraju nędzy wyprawia. Dzisiaj bardziej skupimy się na tym Chargerze, ale koło Merivy stoi jeszcze jeden ciekawy samochód, który w późniejszych minutach materiału, Charger poprzedniej generacji o mocy 550 koni z 2014 roku, ale tu mamy prawie dwa razy większą moc, 930 koni. Dlaczego w zasadzie tu jest tyle mocy? Modyfikacje i jeszcze raz modyfikacje. W Stanach firma Chicken Hawk Motorsport porobiła go tak dość grubo, pierwotnie miał około 1200. No ale niestety ze względu na to, że to było dostosowanie do paliwa stricte do aut wyścigowych, trzeba było niestety go dostosować do naszych polskich realiów, czyli jest w tej chwili ustawione na 98, ale mechanika przeróbek została. Z prawie 1200 zrobiło się tylko 935 dokładnie. Tylko. I 1200 Nm. Wy kupiliście ten samochód w Stanach od gościa, który prowadził jakieś tam media społecznościowe i tak. Pokazaliście mi wcześniej przed nagraniem, że jest profil na Facebooku, w którym on pokazuje całe filmy z hamowni, czy wykresy na przykład na 1/4 i w szczytowym momencie ten samochód miał na 1/4 mili czas 9 sekund. 9 sekund, tak. Próbuję wam pokazać skalę tego, jak mocny jest ten samochód, który dzisiaj zobaczycie. No to co, przejedźmy się i opowiemy później w szczegółach, co tam dokładnie zostało w tym sercu Chargera zmodyfikowane. Ja myślę, że będziemy musieli. Walka z trakcją, zabawa z trakcją, cudownie. Nie wyobrażam sobie robić 10 sekund tym samochodem na 1/4. I to jest gaz w pół. Dalej nie chcę, dalej się boję, po prostu. Ustawiliśmy się teraz, żeby pokazać wam, jak przyspiesza ten samochód, a ja mam dla was bardzo ciekawą informację, bo partnerem Royal Tripa jest STS, oficjalny sponsor reprezentacji Polski, który ma dla was specjalną grudniową ofertę. Z kodem BUCZO30 macie 30 zł na darmowy pierwszy zakład, podwojenie pierwszej wpłaty do 1200 zł i zakład bez ryzyka do 200. Warto skorzystać jak najszybciej, bo już niedługo bardzo ciekawe walki UFC, KSW, na przykład Mamet Khalidow walczy z Soldiciem, albo bardzo ciekawy pojedynek Mateusza Gabrota w UFC. Korzystajcie, link w opisie, promocja jest ważna przez cały grudzień, spieszcie się, bo bonusy odchodzą. Pamiętajcie też, że to jest oczywiście dla pełnoletnich. Tego nie możecie zapomnieć. No i zobaczcie, jak to przyspiesza. Ja pierdzielę. Szok. Jak to wygląda. Coś nieziemskiego. Coś niebywałego. Siadamy. Nawet policja mnie zatrzymała, mówi, dlaczego wy tutaj tak hałasujecie? Co? Serio? I w połowie zdania skończyła rozmowę. Powiedziała, że oglądamy pana filmiki. Ma pan przyzwolenie na taką jazdę po idealna prosta? Warto wyjaśnić, dlaczego ja w ogóle na początku filmu wspomniałem, że na skraju nędzy tutaj żyjecie. Jacek i Przemek są dumni z tego, że żyją na skraju nędzy. Tak. Jak to brzmi? Ale taka jest prawda. Nasza ulica, na której jest nasz dom, jest pierwsza w miejscowości, no i tym samym żeby zjechać do centrum, trzeba zjechać jakieś 1,5 km, czyli mieszkamy na skraju nędzy, no inaczej się tego nie dało już. Więc nie myślcie, że jestem jakiś mało kulturalny, czy kpię z bohaterów moich filmów, po prostu. Takie są fakty. Takie są fakty, żywe fakty. Ten Hellcat był zawsze moim niedoścignionym marzeniem i nawet szczerze mówiąc nie byłem świadomy, że kiedyś mi się go uda go kupić. Powiedziałeś mi poza kamerami, że ten samochód jest oficjalnym mistrzem świata na 1/4 mili w kategorii? Tak. W kategorii aut z silnikiem niemodyfikowanym, czyli modyfikowany jest osprzęt, elektronika, ale nie silnik. Silnik jest nominalny. W wyścigach na 1/4 mili? Tak. Cały czas użytkowania tego auta od tak, początku? Tak, bo po prostu no, nie miałem jeszcze też takich pewnych warunków, żeby to zrobić spokojnie. Okej. Okay. Stanęliśmy sobie na uboczu lekkim. Może od razu maskę otwórzmy? Oj, kurwa.
Ła, Boże, za każdym razem jak patrzę na te silniki z kompresorem, to jest to samo. Co tak piszczy? Najprawdopodobniej to jest kwestia tego, że ze względu na to, że jest drugi system chłodniczy w bagażniku, on cały czas, że tak powiem, pompuje, bo tam jest dodatkowa pompa. I prawdopodobnie tutaj dochodzi do jakichś odpowietrzeń pomiędzy zbiornikiem tym oryginalnym, a tym dodatkowym. Jasne. W momencie, kiedy on przestaje pompować, no to się powietrze wyrównuje, ciśnienie się wyrównuje, dlatego tak piszczy. Także generalnie zbiorniczek oryginalny jest ciągle pusty, ponieważ jakieś 10 litrów płynu chłodzącego tylko dla kompresora jest w bagażniku. Pokażmy bagażnik w takim razie. Ze względu na to, że on tak chodzi jak chodzi, ja po prostu go zaopatrzyłem. Żeby na zimę nie zmarzł, to w kocyk. O, dokładnie tak. Rozumiem. Dokładnie tak. To jest właśnie ten element, który dał mi do myślenia w momencie, kiedy auto już stało u mechanika. Zacząłem go oglądać. I się zastanawiałem, co tutaj, że tak powiem, autor miał na myśli, wstawiając taką skrzynkę. No i dopiero kolega, który jest bardziej uświadomiony, no, dał mi do zrozumienia, że mam do czynienia prawdopodobnie z jakąś grubą przeróbką, bo jeżeli w bagażniku zamontowana jest dodatkowa chłodnica interkulera, to znaczy, że auto musiało być porobione. Największą przeróbką jest zmieniona kompresja, czyli wymieniony napęd kompresora, który generuje 1,2 bara. W nominale jest 0,7. W nominale jest 0,7, a co ciekawe, w szczytowym momencie pracy tego samochodu w Stanach podczas wyścigów dmuchał nawet 1,5. 1,5, tak. Z tego co rozmawialiśmy, tak. Także zmieniony jest kółko, zmieniony jest pasek, a swoją drogą wtryskiwacze, świece, termostat, bo też on pracuje na innych temperaturach ze względu na wysokie obroty. I co najpiękniejsze, że to wszystko zostało zrobione w Stanach, a Jacek tylko jeździ. To jest najlepsze. Ale patrząc na to, ile wynosi koszt samych modyfikacji, to była na pewno niesamowita okazja, co? To znaczy, kupić ten samochód. To znaczy z tego, co usłyszałem od tunera, który zajmował się od początku do końca przeróbkami, no myślę, że nie miał powodu kłamać. Powiedział, że w ten samochód właściciel wsadził 20 tysięcy dolarów. To jest realne. To jest, myślę, że to jest bardzo realne. No. Także to są takie koszty po stronie Stanów. Podejrzewam, że u nas mogłyby być większe. Prawda? Widzicie na horyzoncie straż leśną nadleśnictwa, która nas przepędziła z tego miejsca. Generalnie jak zauważyłem, ludzie na skraju nędzy są bardzo sympatyczni. Fajnie, że skończyło się pouczeniem. A my pouczeni wyjeżdżamy z tego miejsca, jedziemy dalej. Ojejku, ja choruję na te Hellcaty, to tak cudownie wygląda. Co on tak sam przyspiesza? No właśnie tutaj... O co chodzi? Jest porobiony, no. Zaraz, bo... No poważnie. Obie nogi mam... Nie wiem, czy zauważyć, musicie na słowo uwierzyć. Nie, wiem, on tak robi. Co się dzieje? Nie wiem. Nie chcę przesadzić z tymi 1200 newtami. No to był gaz w połowie, ale rzeczywiście jest respekt do tego samochodu. No i nie mamy trakcji. Ja pierdziele! Mokre gacie! Kwestia wydechu jest taka, że tu nie ma... Czekaj, tu nie ma czego? Środkowych tuników? Nie ma, tak, nie ma środkowego. Brzmi jakby tam nic nie było. Nie. Powiem ci, on w tej chwili chodzi cicho. On teraz chodzi cicho. No, słychać, bardzo ci, cicho. Dostałem pierwsze miejsce, pokażę ci w poważnie? Domu puchar. Miał 127 dB przy 4000. Co tutaj się dzieje w zakresie regulacji samych trybów jazdy? Tryb track, sport, custom i auto. A byliście na hamowni w Polsce tym samochodem? Tak, w Polsce był hamowany. I w Polsce 935? 935 dokładnie, 1200 Nm. Cudownie. I tutaj możecie sobie wszystko regulować. A macie czerwony kluczyk do niego? Są dwa czerwone. Dwa czerwone? Może być lepiej. Tutaj mamy valet mode, który skracam na moc do, z tego co pamiętam, 250 chyba koni i wtedy możecie na spokojnie oddać to taki tryb dla mechanika albo dla żony. Ja tu jestem ciekawy tego Chargera z poprzedniej generacji, bo tak zachwalasz, Jacku, ten samochód, że mogę cię poprosić, żebyś pokazał ten samochód mi i naszej drogiej widowni w większym szczególe. Super. Jasne. To może przesiądźmy się teraz do Chargera. Czy tu wydech jest modyfikowany? Też. No to nie wiem, czy stanę tak blisko, chyba się trochę odsunę.
cichszy jest, ale ciekawie brzmi. W ogóle nie jestem przekonany co do tych świateł z tyłu, w ogóle do całej budy tej poprzedniej generacji. Dla mnie raczej wygrywa ta ostatnia generacja, ten najnowszy Charger Hellcat. Tutaj jaka full opcja, jakie skóry, tu Alcantara nawet. Dlaczego, Jacku, ten samochód jest lepszy do jazdy na co dzień niż Charger Hellcat? Ewidentnie jest taki, bym powiedział, bardziej miękki, bardziej przyjemny w odbiorze przez kierowcę. Natomiast przede wszystkim patrzę pod kątem ekonomii, jakby nie było. On przy normalnej jeździe spala średnio 16-17 litrów gazu. Bo gazu? Jest gazowany. Tak. Ja to określam, to jest taki Denis rozrabiaka, a Hellcat to jest zawodowy zabójca. Bardzo dobre porównanie. A teraz wyszedłem, żeby pokazać, jak brzmi auto z zewnątrz. Yeah. Niebywałe. Może na stopach też się zatrzyma. O! Jest! Jakiś Charger! Dzień dobry! Ja tylko do... Na skraju nędzy poproszę. Bardzo proszę. Jakoś tak podczas tego Royal Tripa, czyli tej grudniowej serii daily vlogów, odwiedzania różnych garaży w Polsce, kocham pytać o jedną taką ciekawą rzecz. Jaki był twój pierwszy samochód? Teraz siedzisz w Hellcacie, a jakie było twoje pierwsze auto? Zawsze się to kultowy, z taką nostalgią wspomina. Kultowy, flagowy, najbardziej popularny, najbardziej lubiany Fiat 126P. No proszę, no, klasyka, rzeczywiście. Cudownie. I to co ciekawe, bo też mała taka historia do niego jest, jeszcze oryginalny włoski, nie robiony w Polsce. Poważnie? Tylko włoski, tak. To już w ogóle luksus. No, to był luksus, to była 600. A ty, Przemek, jakie masz auto teraz do jazdy? Wiesz co, teraz Sabem się przemieszczam, także... A tata nie daje? Daje, tata? No, oczywiście, że daje. Uczę się w tym samochodzie pokory. To jest według mnie najważniejsze, że mam tą możliwość, że już... Mam dopiero prawo jazdy 4 lata. Mhm. I myślę, że już trochę dałem rady nabyć tej pokory, prawda? Bo w takich samochodach... To jest właśnie, ważne, bardzo ważne. Dopiero w takich samochodach możemy nauczyć się tej pokory. Oczywiście, że tak. Taką pierwszą niespodzianką, jeśli chodzi o auto ze Stanów, bo takich aut ściągnęło już kilka, zacząłem oglądać samochód, który był samochodem policyjnym. Otworzyłem bagażnik, no i co? A tam znalazłem? Zwłoki. Pistolet. Nie, ale na przykład znalazłem naboje, elementy broni. Poważnie? Zawsze chodzą legendy o tym wszystkim, a tutaj rzeczywiście się tak stało. Wyciąga się monety kilogramach. Tak, to prawda. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie oczywiście, że z kodem BUCHO30 macie darmowe 30 zł od STS na zakład, więc wykorzystajcie to. Oczywiście, jeżeli macie 18 lat, bo to jest bardzo ważne. Spieszcie się czym prędzej. Ja w to nie wątpię, bo większość z was jest pełnoletnia i ogląda z zaciekawieniem ten program już po 18. Program High Five. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Cześć!